elementy z jajem. Potrzebujemy jednego surowego jajka. Jak się boicie, możecie wziąć gotowane, ale surowe jest naprawdę super. Talerzyk plastikowy, wysoka szklanka albo słoik, woda i rolka po ręczniku papierowym. Do wielkiego słoika szklanki wlewamy wody, sporo, że to będzie mięciutkie lądowanie dla jajeczka. Dobra, na ten słoiczek ustawiamy talerzyk na środku. Na środku centralnie staramy się umieścić naszą tubę nad wodą i na górę ustawiamy jajeczko. Uwaga, ten eksperyment nie zawsze się udaje. Zresztą jak każdy eksperyment, ale ten wyjątkowo. Trzeba trochę potrenować. Konstrukcja gotowa. Teraz pozostało już tylko jedno. Puknąć talerzyk. Uwaga, trzymajcie kciuki. 3, 2, 1. Udało się! Mój eksperyment się udał, tylko mam zdecydowanie za dużo wody. Mniej wody w słoiku. Teraz zaprosimy Paulinkę. Zobaczymy, czy jej też się uda chlupnąć jajeczko. Paulinka! Uwaga, uwaga! Jeszcze nigdy tego nie robiłam. Trzymajcie za mnie kciuki. Uwaga! 3, 2, 1! Woo! Udało się! Teraz będzie grubo. Dwa jaja. Czy się to uda Paulinie? Wy to widzicie? Jedno jajko, drugie jajko, jedna tacka, dwie zlewki. Uwaga, myślcie o mnie mocno. Uwaga, 3, 2, 1. Eksperymenty bywają niebezpieczne. Niektórych nie próbujcie w domu.